Witam Państwa na drugiej części konferencji. Jest z nami trener gospodarzy, pan Krzysztof Lipecki. Jest także Janek, tak więc Janku, oddaję Ci głos. Witam wszystkich na konferencji prasowej. Witam trenera. Witam trenera gospodarzy. Proszę o komentarz na temat meczu. Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy bardzo źli i dużo emocji jeszcze w nas jest po tym meczu, że dzisiaj ten mecz przegrywamy. Na pewno jakby scenariusz był trochę inny, ale w tej lidze myślę, że wszystko determinuje też wynik i pierwsza stracona bramka. W okolicznościach takich, no rzut karny, jakby przegrywamy 1-0, myślę, że zespół w drugiej połowie dobrze zareagował. Poszliśmy trochę wyżej i mieliśmy kilka sytuacji. Taki dziwny mecz, bo bez może klarownych takich stuprocentowych sytuacji z naszej strony, natomiast jakby trochę stałych fragmentów gry. Dzisiaj to nie do końca funkcjonowało. Na pewno trzeba oddać zespołowi gości, że, no, że chciał grać w piłkę. To jest jakby młoda drużyna dzisiaj, ale grająca w piłkę i rozmawialiśmy o tym, że mają swoje atuty, potrafią, jeśli im się zostawi trochę miejsca, to wykorzystywali i gdzieś tam z tego sobie stworzyli tą jedną sytuację w pierwszej połowie, ten rzut karny. My w drugiej połowie chcieliśmy odwrócić wynik i to bardzo mocno, żeśmy do tego dążyli. No nie udało się, natomiast na pewno nie składamy broni i na pewno myślę, że to jest dla nas nowe doświadczenie. Kolejne doświadczenie, jak z drużyną, która gra w piłkę, trzeba zamykać przestrzenie, jak presować, jak kierować tam, gdzie my chcemy, a nie gdzie przeciwnik chce i myślę, że zespół wyciągnie z tego odpowiednie wnioski i my już myślimy dzisiaj o kolejnym meczu. Bardzo żałujemy, że się nie udało dzisiaj żadnej zdobyczy punktowej gdzieś tam do swojego konta dopisać, ale tak jak powiedziałem, już myślimy o kolejnym meczu i to będzie nasz mecz u siebie ostatni. Chcielibyśmy się dobrze pożegnać z kibicami. Dziękuję. Proszę o zadawanie pytań. Panie trenerze, jak pan ocenia sytuację z rzutem karnym? Bramkarz wasz rozkładał ręce, pokazując zdziwienie sędziemu. Jak było w rzeczywistości, jak pan to ocenia? Pan co, ja bym nie chciał zajmować stanowiska, na pewno trzeba to oglądnąć. Sędzia jest człowiekiem, podjął decyzję taką, widocznie z jego perspektywy gdzieś tam ten kontakt był. My też sobie to musimy przeanalizować i szkoda, że taka jakby sytuacja decyduje o losach spotkania, ale jakby na pewno nie będziemy tutaj siebie rozgrzeszać tego, że rzut karny zdecydował, bo mieliśmy jeszcze dużo czasu, żeby odrabiać. Dziękuję. Początek tego meczu był dla was trudniejszy, mam wrażenie, niż tego sprzed tygodnia, kiedy graliście z dużo wyżej notowaną drużyną, no bo Śląsk pokazał na początku bardzo dużą taką kulturę gry. Tak, o tym jakby wiedzieliśmy, mieliśmy swój plan na to, chcieliśmy oczywiście drużynę Śląska trochę wpuścić i to my gdzieś tam skontrować, natomiast jakby jasne, są to młodzi zawodnicy, ale grający bardzo fajnie w piłkę, wykorzystujący każdy tam element przestrzeni na boisku i o tym sobie mówiliśmy, natomiast jakby mówić jedno, zrealizować drugie, w przerwie była korekta, już dużo lepiej to wyglądało, podeszliśmy wyżej i jakby oczywiście jakby nie przyniosło to dzisiaj rezultatu, natomiast też podchodząc wyżej narażamy się, więc musimy tutaj wyważyć, bo Śląsk akurat w drugiej połowie miał tą jedną sytuację jeszcze gdzieś tam sam na sam, czy nawet dwie właśnie po tych kontrach. Wiedzieliśmy, że oni z kontry są zespołem groźnym, ale tak jak mówię, jeżeli się tym też im zostawi za dużo miejsca, to też potrafią to wykorzystać. Nie mam jeszcze pytań, tak więc dziękuję za udział w konferencji. Dziękuję.